bo jest ciekawski i wszystko go interesuje, w szczególności gdy ma ciekawy smak, zapach i teksturę. Bo podjada także inne niejadalne rzeczy, jest to tak zwane spaczone łaknienie, powinno być diagnozowane i leczone. Bo ma zaburzenia behawioralne i jest to tak zwane zaburzenie kompulsywne. Bo choruje, ma choroby przewodu pokarmowego, chociażby niedobory witaminy B12. Bo jest szczeniakiem i podglądał swoją mamę, widział jak ona sprząta po jego rodzeństwie. Bo jest to zachowanie atawistyczne dla psów. O tym wszystkim dowiesz się z naszego artykułu, do którego zapraszam.